Miałem znajomego, nie żadnego tam muzyka, tylko człowieka normalnego, który, idąc któregoś wieczoru ulicą, w roztargnieniu wszedł do lokalu zwanego dyskoteką, zwabiony dobiegającym z niej hałasem. Wszedł i zastygł. Jeno głowa zaczęła mu latać na wsze strony. Latała mu i latała, a zadekowany w bujnej czuprynie łupież sypał się migotliwymi kaskadami w lewo i w prawo, do góry i nadół takoż i pozbył się kolej wątpliwej ozdoby. Nie, proszę Państwa, nie myślę analizować tego, no tego, jakby to nazwać, żeby nie używać brzydkich słóweczek, więc może inaczej. Tak, bardziej opisowo. Znam pewnego pianistę, występującego swojego czasu solowo, a także uprawiającego kameralistykę. Paweł, naprawdę dobry muzykus, z któregoś dnia zwierzył mi się, że w ramach tak zwanego podnoszenia stopy życiowej zamierza skorzystać z postawionej mu propozycji i swymi umiejętnościami wzmocnić pewien renomowany zespół bitowy. Jako jedyny zresztą członek umiejący czytać czarne znaczki, nazywane nutami. Symbioza nutowca ze słuchowcami o istnieniu takiego podziału dowiedziałem się od kierownika tegoż rokowego zespołu miała trwać jedynie krągły roczek, po czym każda ze stron powróciłaby do swego statusu. Z panem Pawłem spotkaliśmy się po dwóch latach. No, Panie Pawełku, powitałem go radośnie, jak tam sprawy zawodowe? Co słychać z muzyką? Wirtuus klawiatury spojrzał na mnie wzrokiem Julii oglądającej gustowny katafalk zwieńczony martwym truchełkiem Romea albo getowskiej małgorzatki obserwującej poczynania Mephistofelesa. Co słychać z muzyką? Nic nie słychać. Dosłownie. Załapałem 40% utratę słuchu. Tak stwierdzili lekarze. Teraz mogę na pełny regulator podkręcać te wszystkie gały i wajchy w moich klawiszowych gratach, aż z nich dymek pójdzie, bo nic ani im, ani mnie zaszkodzić nie może. Ale Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, gdzie tam? Szkoda gadać. Załatwił mnie ten tu padł przymiotnik skreślony przez wewnętrzną cenzurę rok big Billy, jak się tam te wszystkie drugie skreślenia autocenzury nazywają nie ma o czym mówić otóż jest o czym mówić proszę państwa jest o czym choćby o nieodwracalnych zmianach w aparacie słuchowym każdego człowieka napawającego się rokiem cóż dopiero deliberować na temat ludzi młodych u których organizm dopiero co się kształtuje, rozwija, przygotowuje na te wszystkie wspaniałe doznania czekającego w przyszłości. Ale czyż to ja mam być Don Kichotem beznadziejnie walczącym z wiatrakami? Przecież i tak wiem, że ludziska niezależnie od wieku, płci i politycznych przekonań, będą ładowali w siebie potężne ilości decybeli, serwowane przez dostarczycieli dźwiękowego chłamu tandety. Stop. Stop. Drodzy moi rokofani, czyli fani roka, Mam do Was prośbę. Zawrze im umowę. Taką dżentelmeńską. Zobowiązuje się uroczyście. Nie wybrzydzać już więcej na temat tego, co nazywacie muzyką, jeśli w zamian wy owego muzyką nie będziecie zwali. Bo to nie jest muzyka. W takim razie co to jest? A. Tego to ja nie wiem. Na ten temat niech się wypowie pan psycholog, pan socjolog, a najlepiej pan psychiatra. No już. Wysapałem moją zjadliwość. Mogę więc teraz z należytą powagą przystąpić do pisania pierwszego rozdziału.